Kontakty z Duńczykami zaporządkowane kilka lat temu owocują wieloma spotkaniami. Wolsztyńscy sportowcy przebywali w ubiegłym roku w Danii. W drodze wymiany gościmy w naszym mieście ekipę z organizacji sportowej DGI. W czwartek na stadionie Osiru rozegrali oni z odbojami towarzyski mecz piłki nożnej. Pierwsze kontakty z duńską organizacją sportowo-rekreacyjną DGI podjęli w lutym 1994 roku działacze MLKS-u Orkan Chorzemin. Duńczycy musieli być bardzo zadowoleni z nich, skoro od tego czasu wielokrotnie bawili w Wolsztynie. Jednak mijający tydzień zaliczyć można do prawdziwej duńskiej nawałnicy. Otóż od poniedziałku gościmy 20-osobową ekipę trenerów, nauczycieli WF-u i uczniów, którzy w wolsztyńskich szkołach podstawowych i średnich uczestniczą i prowadzą zajęcia z naszą młodzieżą. W czwartek dojechało kolejnych 60 gości z Danii, którzy zlecili przygotowanie dla siebie dłuższego weekendu. W ramach tego przedsięwzięcia doszło do meczu piłki nożnej Old Boyów Gromu z reprezentacją DGI. I choć wynik tego pojedynku, który właśnie Państwu prezentujemy, był sprawą drugorzędną, to jednak obie strony włożyły w niego sporo sił i umiejętności. Toczony w sportowej atmosferze wzbudzał aplauz wśród tej części gości, którzy obserwowali go z trybun wolsztyńskiego stadionu. W sumie świetna zabawa, którą kontynuowano w sali szkoły podstawowej numer 2, grając turniej siatkówki i badmintona. Z podsłuchanych rozmów wynika, że te kontakty mają mieć dalszy ciąg. Życzymy tego obu stronom. Ale to jest to, co ja na...